Twojej mądrości. Cześć, mano tak wszystkim. Uczyni. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 no skróbka. I dzisiaj się zajmiemy już ostatnio drugi rozdział No już mamy drugi rozdział za sobą. Znaczy pierwszy rozdział za sobą już mamy. Ale obawiał się, i teraz, że tak, pewnego dnia bestia pójdziemy powróci teraz, na ziemię. Ojej, gdzie teraz pójdziemy? Nie wiem, kurde, zobaczymy jeszcze. Czekajcie sobie, teraz posprawdzam jeszcze jedną rzecz. Dlatego poprosił Inosa, mam, by dobra, ten mam zostawił stuk, część fajnie swej mocy na ziemi, ale aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Aha, teraz dobra, tak trzeba zrobić. Okay. A Inos swej mądrości tak uczynił. Dobra, okej, wiem. Teraz musimy iść do Orlana, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. I cóż, i będziemy już w tym wodnym kręgu, wiecie? Tak, to a czekajcie chwilę jeszcze. Przyszło nam żyć w ale dobrych cholera czasach. Ale cholera jasna, skąd mam wziąć do jasnej cholery znowu? A, to jest to, dobra, okej, okay, ma. To chyba to będzie, mi się tak wydaje, ten pierścień. Co mamy założyć go na palec właśnie. Ale mi laguje. Kurde. To chyba jest spowodowane właśnie ściąganiem gry Skyforge, wiecie? Właśnie ten znajomy mi zaproponował sobie pograć, znaczy, no, powiedział, że no, może fajna gierka nawet, angielska na razie jest tak jakby chyba jeszcze beta właśnie, sobie ją ściągam właśnie w tej chwili i zobaczymy, czy będzie fajna, czy nie. Bo jak ja widziałem, wiecie, z widoku, wiecie, znaczy, wiecie, obok siedziałem, wczoraj w szkole właśnie on grał, jak widziałem, to nawet fajna była nawet. To jest coś podobnego do Metina, wiecie? Tylko Metin to nie jest taki RPG, wiecie, bo to jest MMORPG właśnie. No ta gra niedawno właśnie wyszła też. Nie pamiętam już tak właściwie kiedy. Musiałbym sobie zerknąć, wiecie gdzie? Na grę online właśnie, bo tam wszystko jest. Wiecie, na tej stronie. Aha, jeszcze jedno. Zapomniałem jeszcze dodać, że Outlasta w tym roku nie będzie. Takie info wam daję. Ale pewnie już wiecie na pewno, że dopiero będzie no niestety w kolejnym roku dopiero. Właściwie pod koniec 16 roku, tak jakoś jesień, zima, wiecie? Coś takiego będzie, ta gra dopiero będzie wyjdzie. Ale powiem wam tak. Może i dobrze, że ta gra dopiero wyjdzie w... No, lera jasna. Oj, wybaczcie, mi się wyłączyło włączyło mi się jakiś program, kurde. Chyba nie Samsung Kies, tylko coś takiego. Nie pamiętam już, mniejsza z tym. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do tej właśnie gospody. Albo za chwilę się widzimy, bo muszę coś tam sprawdzić, jeszcze jedną rzecz. Okej, dobra, witam was w przerwie i... Idziemy dalej do Orlana, naszego kochanego gospodarza pod Martwo Harpio. Znaczy, co ja tu plotę? Nie pod Martwo Harpio, tylko pod... cholera wie, co to za gospoda jest jego. Nie pod Martwo Harpio, tylko inaczej ona się nazywa. Kurde, ja tyle razy już byłem w tej gospodzie i ni chuja nie wiem, jak ona się nazywa. Nie wiem. Kompletnie nie wiem, jak ona się nazywa. Zaraz się dowiemy, czekajcie. Co? A może ma... Coś mi się ujebało znowu. Coś mi się znowu... No, źle. To jednak tutaj jest ta gospoda. No. Beka, po prostu beka. Też już coś nie... Nie wiem, nie pamiętam już tych rzeczy, kurde. Trzymam się od tego z daleka. Jaki do... Gdzie? Nie z... Mogę ci opowiedzieć o... Pokaż mi rzeczy. Oczywiście. Ej no. Mów, że o tym nie wiesz. I to jest... Kurde, jak ja mam... Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To żadna tajemnica. Ej no, ale to jest dziwne trochę. Powiem wam. Zupełnie się z tobą szczerze zgadzam. Czekajcie. Tak, no, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Do mistrza Izgarota, ta? A może ja... Nie wiadomo już, komu można ufać.
Czekajcie, jestem blisko klasztoru. Jestem, dobra, pójdziemy sobie tędy. Chwila, bo ja nie wiem, czy ja... Do cholery jasnej dostałem ten pierścień. No ja już sam nie wiem, kurde, nie pamiętam ostatnio, czy dostałem, czy nie. Może się w ogóle nie patrzyłem ostatnio, już pamiętam, kurde. Ja też nagrywam ten odcinek już, no... Kilka dni temu dopiero, no dzisiaj jest sobota właśnie. A ja nagrywałem go, no, już nie pamiętam. Oj, wczoraj miałem, sobie zrobiłem wolne właśnie od nagrywania w piątek. Ponieważ, no piątek to taki dziwny dzień, w ogóle powiem wam szczerze. A sobota jest taka inna, wiecie, że się... Chce się nagrywać w ogóle, powiem wam. Hej! No kurde, jednak... Ej no. O co kanał? Dlaczego nie mogę znowu... Ej no. Aha. Kurde. Porozmawiaj z właścicielem. No robię tak. I co? I nic nie wychodzi. No. Kurde. Trochę głupie teraz się zrobiło, powiem wam. Bardzo. Ale nie będę nic mówił na razie. Zaraz może coś pokombinuję jeszcze tutaj. Może coś źle zrobiłem znowu, wiecie? No nie, gdzie ścierwojady? Gdzie są ścierwojady? Tam, tam są, dobra, okej. Myślałem, że gdzieś są tutaj blisko, kurczę. Ale one są daleko, dobra, one nic mi nie zrobią tak za bardzo. Czekajcie, no. Porozmawiaj z właścicielem. To jest na pewno ten, kurde, pierścień, na pewno. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Jak idą... Tego jest więcej, wiesz? No, what the fuck, nie ogarniam tego, powiem wam. Czy coś się w końcu zmieni? Ja pierdzielę. Trzeba po prostu... Cholera jasna. To było wiadomo od dawna. Nie mam czasu na takie rzeczy. Czekajcie, ja w ogóle wykonałem tą misję, no i co? Czekajcie. No, kurde. Bez trochę, powiem wam. Czekajcie, gdzie ja zapisałem grę? Ajajaj. Dobra. Czekajcie, jeszcze się wrócę do Watrasa, wiecie? Może coś... Może nie porozmawiam na ten temat, kurczę. Właśnie nie wiem, może coś Watras pomoże, ale kto wie. To ja tu zrobię cięcie i widzimy się z powrotem. Istniały okej, dobra, w harmonii. Witam w przerwie i mam takie tak, info dla was, moi drodzy, że... Morze. Że tak, czekajcie chwila, żebym... Nie wiem, czy ja się pogubiłem, kurde, znowu. A z morza wyłonił się ląd. A na lądzie powstało wszystko, co żywe. Tym zadaniem właśnie wodny krąg. Kurde, w Atlasie kutasie mogę się zamknąć wreszcie. Owce, bo jak gadasz, aż się końcu łeb boli. Ludzie. Aż mnie łeb zabolał, kurde. Dobra, idziemy dalej. Tam nie słuchajcie tych głosów w tyle. Bo tam... Wow, to jest. Nie słuchajcie tych głosów, tam nieważne już. Dobra, tak, ponieważ trzeba oddać Laresowi ten... Tak mi się wydaje... Nie jestem pewny, wiecie, bo ja już tak powiem wam... brakowało mi zmartwień. Ja zapomniałem już tego zadania, powiem wam, na 100% tak go zrobić. Naprawdę. Nieładnie. Tak... Byłeś w klasztorze. Jak tam jest? Inaczej. Zajebiście. Domyślam się. Dobra, aha, dobra, okej. Jednak to trzeba było pójść do Laresa, bo ja wam tak powiem, że... Dlaczego jak ostatni raz grałem w Gothica 2, to było ponad... Posłuchał niewłaściwych ludzi. Wiem, by to była szósta klasa, wiecie, to już ponad 5 lat temu. 5, teraz jestem drugi technikum. No coś takiego, 5 lat, 4. Już dawno nie grałem, właśnie pozapominałem tych rzeczy. Jeszcze więcej kłopotów. Ale jednak sobie przypomniałem już tak troszeczkę sobie przypomniałem. Dobra, wręczamy mu ten ornament. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Nie wiem. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Ja bym tego nie zrobił. W
właśnie. Zrobię to za ciebie. Nie, chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Aha, i trzeba. Co do za... O właśnie. Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie początkowo sądzi wkrótce, jednak dlatego też nie mamy... Czy to nie jest... Ta! Już widz... Nigdy nie znajdą... Dobra, okej. Dobra. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi lub nie zostanie rozwiązana sprawa ginących ludzi. O my god. Serio? Aha, to trzeba pójść chyba do... Chwila, bo ja tu się pogubiłem, wiecie? Kurde. Ale to jest trochę dziwne, wiecie? Ponieważ... Czekajcie, wodny krąg... Czekajcie, może się zapytamy o niego, hey, o ten wodny krąg. O właśnie, może to co będzie z Watrasem? Coś wspólnego. Powiedzmy, że mam pewną umowę. Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą... Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? No Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Naprawdę sądzisz? O właśnie. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak... Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może... Więc nic na ten... Nie ma sprawy. Okej, tylko... O właśnie. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Nie, to i tak. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Jak ci się udało zaimponować magom wody? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. Naprawdę, powinni być wdzięczni. Może są wdzięczni, ale kto wie? Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii. Jako jeden z nas no dobra, nigdy dobra, nie... dobra, wymagamy dobra, tylko jednego. Pracujemy w ukryciu. Dobra, na razie okay. Cię po... Jeżeli on rozumie. Tego nie widzi, to przecież dobra. Nie mogę mu pomagać. Kurde, chwila. Nic się nie zmieni. Czekajcie. Mogę coś więcej zna... Oj. Larysa leży. Kurde. Cholera, jak to zrobić teraz, żeby to było łatwiej? No właśnie nie jestem pewny, czy z nim pójdziemy do tego wodnego kręgu z tym, jak on, z Larysem, czy jak. Czekajcie, teraz musimy na niego, na jego miejsce kogoś innego, tak? Czekajcie, zaraz sprawdzę, bo tu nie wiem, czy to będzie takie zadanie w ogóle. Czekajcie, jakie to zadanie jest? Nie wiem. Ha. Kurde, cholera wie jak to zrobić teraz, wiecie? Czekajcie, pójdziemy do Baltrama, może Baltram coś wie więcej. Żeby na jego miejsce właśnie, no... Na miejsce Laresa, żeby tam pilnował, wiecie, portu. Zobaczymy jeszcze, jak tam to... Jak to nam jeszcze pójdzie z tym zdaniem. Myślałem, że go rozwiąże na 100%, ale jednak chyba nie. A to jeszcze zobaczymy. Okej, mamy Baltrama, fajnie. Teraz każdy już o tym wie. Okej. No... Pokaż mi... Teraz każdy już o tym wie. Tak, to bardzo typowe. Kurde, kto może na niego miejsce? Ja pierdzielę, nie mogę teraz. No dobra, kurde. To przecież okropne. Gdybym sama tego nie widziała... Kurde, kogo można na jego miejsce? Mój mąż, uważaj na to. Kurde. Ajajajajaj. Powiedz mi, nie musisz, co nie... Uj, ty. Co tak? No kurde, co jest? Dlaczego nie mogę z nim porozmawiać do jasnej ciasnej? No kurde, nie ogarniam tego zadania za bardzo. Właśnie nie wiem, czy z nim pójdziemy do tego... do... Kurde, do gospody Orlana, czy gdzie?
czy tam do tych magów. No nie wiem. Ci powiedzieć wcześniej. Czekajcie, zobaczymy. Wcale mnie to nie. No właśnie nie wiem, jak to zrobić teraz. Ajajaj. Naprawdę sądzisz? O właśnie. Potrzebuję. Jak mogę cię we. Po prostu. Potrzeba. Przykro mi z tym ci. Oj. Może ja. W tej sprawie pewnie da się to. A konkretnie. Przy domu Matea musimy? Znajduje się. Udaj się do Zurisa na targowisko. I wydostań. Tam musi. Oj, dobra, Jezu, żeś ja powiedział mi, że. Aż mi dobra, się. Nie mogę się. Kurde. Tak tego nie chcę. Do. Dobra, nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi, nie lub nie zostanie się rozwiązana sprawa. Aha. To przecież wiadomo. Ale. Gdzie jest to zaginieni ludzie? Ja to powinienem już dawno by. Kurde. Zrobić. No, what the fuck? Dziwne. Ale ja już to zrobiłem! Czekajcie, Jezusie. List! List! Kurde, przecież ja. Dlaczego dowiaduję się o. Cholera jasna! Ja już to chyba. O Boże! Ale żem kurde. Źle zrobił, ojej. Lera, trudne zadanie to jest. Kurde, pomyliłem się, ajajaj. Dobra, zaraz, jakoś może to rozwiążę jeszcze raz. Zobaczymy jeszcze. Zaraz, chwila, może Watra coś jeszcze nam powie, ale wątpię. Kurde. Co do tak? Powiem, czego się do... Niestety... Ojajaj! Wkurza mi już to zadanie. Czekajcie chwila. Dostawa. Właśnie. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adranos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Kurde, zamknij się w Atrasie! Co do tak? Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego udało ci się powiedzieć? Porwano ich i zabrano w odległy kraniec wyspy Korinis. Ja zapomniałem przeczytać naszego listu. Co daje ci pewność, że tak rzeczywiście było? Czytałem jego rozkazy. Okoliczni bandyci, patrz. Jest! Pięknie. Dobra robota. A już zaczynałem się bać, że nigdy nie zdołamy odkryć prawdy. Dobra, okej. Pięknie, jest. Jest! Jestem gotów wstąpić w szeregi wodnego kręgu. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Kurde! Nakazał mi jednak udać się do Górniczej Doliny i dostarczyć mu dowód na potwierdzenie moich słów. Znaczy, sam musisz zdecydować, co dalej. Dla mnie liczyło się dostarczenie wiadomości. To, czy paladyni podejmą jakieś działania, czy będą czekać na dodatkowe dowody, zależy już od Hagena. Co do ciebie, dwa buraki obrane i pokrojone w kostkę, będzie burakiem. Będziesz podróżował po tej krainie i wypełniał wolę Adanosa. Mniejszym daje ci pierścień wody. Jest. Oby pomógł ci znaleźć sojuszników i utrzymać wraz z nimi równowagę tego świata. Udało mi się. Szczególnie cieszy mnie fakt, że jesteś pierwszym magiem ognia, gdzie Adanos chroni. Czekają na ciebie w gospodzie Martwa Har. Chyba znasz to miejsce. Tak, znam. Nie zapomnij założyć Dobra. Co? Dobra, okej. Jest, ale zawaliście, kurde, widzicie? Jest, fajnie. Przyniosłem Larysowi. Ehe, dobra. Okej, dobra. Wodny krąg. Jest, fajnie. Czekajcie, jeszcze chyba nie, ano. Aha, dobra. Okej, to wykonałem ile zadań już? Raz, dwa. Chwila, czekajcie, chwila. Dobra, okej, udało mi się wykonać zadanie, jest. Czekajcie, bo z Laresem to. Czekajcie, muszę sobie teraz pomyśleć. Ale żeby wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta. Wiecie, żebym dobrze zrobił zadanie. Się nie chcę tak, wiecie, pochopnie szybko zrobić tego. Chcę sobie jeszcze po mieście polatać, znaczy pochodzić, wiecie jak to jest. Właśnie nie wiem, kurde, gdzie my idziemy, znaczy nie pamiętam już, gdzie to trzeba iść z tym.
z Laresem właśnie, gdzie on będzie mnie prowadził. Kurde, nie pamiętam już, ajajaj. Mnie i kurde, tak. Wybaczcie, że nie pamiętam już, ale wiecie, dawno nie gramy. Można już to. To było zrobić. Jest. Jestem już członkiem wodnego kręgu. Tak, teraz byś pewnie chciał nowy ekwipunek. Słuchaj mnie bardzo uważnie. Okej. Okay. Wkrótce odbędzie się tajne przybądź tam jak najszybciej. Dobra. Aha, jest jedno. Tym no, kurde, jak on powiedział? A, sprzęt, tam dostanę sprzęt, tak? Zobaczymy jaki to będzie sprzęt. Pewnie komputerowy albo konsolę PS4. Nie, żartuję teraz, moi drodzy. Aha, to teraz idziemy... okej, okay, teraz idziemy... Chyba nic nie mamy już do zrobienia tutaj, co nie? No dobra. Czekajcie, tu jeszcze te informacje dla Garvela, co nie? Czekajcie, sobie zobaczymy, czy będziemy mogli teraz z nim pogadać. Z ciekawości zobaczę. Wiecie? Ja bym sobie też wykonał to zadanie już, żebym miał zrobione już już. Po prostu trzeba odczekać. Bo tego zadania nie chcę trochę długo robić, wiecie? Bardzo nie chcę właśnie. Ej, ty! Gadaj ze mną, gościu. Wiem, co tu robi. Naprawdę? Paladyni nie przybyli tutaj dlatego, że spodziewają się ataku orków. Ich celem, kiedy tylko ją zdobędą. Dobrze. Jeśli... Aha, tylko tyle. No fajnie. Dobra, ale chyba nie dostałem doświadczenia. No, fajnie. Co? Jeszcze dostało mi tak. Kradzież i... Aha, kowalstwo i alchemia. Czekajcie, kowalstwo u kogo? O Jezu, nie pamiętam już. Dobra, mniejsza z tym. Czekajcie, bo to jest ten... Aha, to jest nieważne, bo to nie jest mój save, tylko właśnie sobie ściągnąłem dlatego, że... bo myślałem, że źle zrobiłem, wiecie, ten... Zadanie właśnie chciałem sobie to... Tego save'a właśnie... Znaczy od tego save'a chciałem nagrywać, ale jednak... Zobaczyłem, że to nie jest ten save, co trzeba. Bo to jest już zrobione, co te zadania. Myślałem, że... Czy chciałem... Boże, coś... Jezu, pomyli... Aj, coś mi się w łbie znowu. Źle powiedziałem, kurde. Bo to jest zadanie tak. Czekajcie sobie, zaraz wczytam, jak chcecie zobaczyć. Tak na chwilę. Znaczy... Żebyście zobaczyli właśnie. To są jeszcze zadania, które są zrobione właśnie jeszcze w tym. Przy tych magach właśnie, widzicie? Jeszcze nawet nie jest zrobione, kurde. Widzicie, stara chata Kavalorna, wodny krąg nie jest zrobiony. To nie jest zrobione jeszcze, to też nie jest zrobione, to też, to... właśnie tu jest zaczęte zadanie portal, jak widzicie, widzicie? Tutaj już są te zrobione zadania, a ja chciałem... Wiecie, je sam zrobić. Myślałem, że one są... Znaczy, są one niezrobione jeszcze, tylko są, wiecie, zaaktualizowane w dzienniku. Ale... Jak widzicie, jednak mi się udało już to zrobić na tym swoim save'ie, na tym moim, tym co grałem jeszcze. Na tym co grałem już ponad... No, prawie 17 godzin już. Nawet długo nawet powiem. Bo najszybsze przejście gry to chyba 60 ileś godzin, jak czytałem kiedyś na jakiejś stronie. W jedynkę to chyba tylko było 30 godzin. Nie pamiętam już, bo nie grałem właśnie już w jedynkę. Już praktycznie, kurczę, nie pamiętam, wiecie, jak to było tam. Ile godzin A człowiek, ile godzin mi to zajęło, to przechodzenie bestię, w jedynce? Człowiek mi zajmie na pewno mi około 40 godzin na pewno gry. Nie musisz. Na 100% na pewno. Zawsze to powtarzam. Albo, nie wiem, zobaczymy jeszcze jak tam to będzie, jak to będzie tam szło jeszcze. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, idziemy teraz do Orlana, do gospody Orlana, sobie zobaczyć. Co tam ciekawego będzie, bo tam na pewno przyjdzie ten. Kavalorn. Kavalorn właśnie, Lares, ktoś tam jeszcze przyjdzie na pewno. Jeszcze ktoś, ale... zobaczymy jeszcze, wiecie, co ja będę wam spoilerował, co nie? Zobaczymy sobie z ciekawości. A ty, siostra, co robisz? Co tam jeszcze? Dwa korzenie pasternaku, co to kurde jest? Jeden mały sot... A ja teraz nagrywam, wiesz, nie mogę zobaczyć. To chyba taki łeb. To chyba głowa jest jakaś. Żartuję. Czekajcie, żebym nie ominął. A, dobra, nie ominąłem jeszcze tego zadania, dobra. No okej, dobra, fajnie. Myślałem...
Myślałem, że trochę źle zrobiłem to zadanie, ale jednak... Dobrze. Bo miałem, powiem wam, wątpliwości przy tym zadaniu, kurczę, ale jednak je... No, prawie już skończyliśmy i... Dobrze. Nie, serio, powiem wam szczerze, że miałem wątpliwości przy tym zadaniu, ale... No, rozwiązałem tam mniej więcej już praktycznie, koniec. No dobra, idziemy dalej, jeju. A to daleka droga jest do tej gospody, ojeju. Troszkę jest jej drogi, ale... Nie będzie marudzić, co nie? Bo... Kurczę, z Laresem jeszcze będzie dalej, dalej będziemy szli. Chyba aż... Czekajcie, nie jestem pewny, ale chyba... Czekajcie, chwilunia. Czekajcie, gdzie my to będziemy szli? O kurde, nie pamiętam już, wiecie? Oj, nie pamiętam już, kurde. Na pewno na farmę Onara nie będziemy szli, tylko... No nie pamiętam już, kurde. Nie orientuję się teraz za bardzo, wiecie? Tu był chyba, o tu... Bo... Dexter był przecież w tym... Przy tym zaznaczonym czarnym... Czarnym tym, nie wiem, długo... Nie wiem co to było, ale ten skip właśnie nam zaznaczył i on jest. To właśnie tutaj ten Dexter przesiadywał. Niedaleko właśnie farm Onara. My chyba będziemy szli, tak mi się wydaje... Chyba do tego czarnego trolla, ale nie jestem pewny, wiecie, nie pamiętam już tak za bardzo tego zadania też. No wiecie, to było ponad prawie 5 lat temu, to szybko ten czas leci. I to było chyba... Chyba wakacje grałem, pamiętam chyba. Albo to był chyba rok szkolny. A nie pamiętam już, mniejsza z tym, kiedy to było. Ale wiem, że to było 5 lat temu ponad. Grałem jeszcze na serwer kopie, który mi co 5 minut, kurde, logował. Były takie różne na ekranie, takie... takie spikselowane właśnie, takie kropki czerwone, żółte i tak dalej, i tak dalej. Takie kolorowe kropki, musiałem... ja tu już wam mówiłem kiedyś, ale jeszcze do tego wrócę. Pamiętam, kurde, karta graficzna 512 mega, kurde. Ale tak, powiem wam, że to jest bardzo dobra karta była wtedy, w tych latach jeszcze. Prawie 1 giga. Wiecie, to jest bardzo dużo. Wiadomo już, komu można ufać. Orlan! Nie mam czasu na takie rzeczy. Mam tu wstąpić do wodnego kręgu. Nie widzę u ciebie żadnego pierścienia. Ufać. Napijesz się czegoś? O to kurde. Była jego decyzja. Oj! Serio? Nic nie mogę na to poradzić. O Boże, co ja zrobiłem? Nie mów, że to nieprawda. No właśnie. Nic mnie już nie dziwi. Odnoszę... Nie wiem do końca. Nie, ale on... Stary, ale jazda. Należy do wodnego kręgu. Rozumiem. Ta... Czego chce? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew... Chodzą słuchy o spotkaniu kręgu w twojej gospodzie. Zgadza się. Powinno się już było zacząć. Ciekawi mnie, co ich wstrzymuje. Żadna wielka sprawa. Spotkanie za... O ile to... Mam nadzieję, że nie przeciągnę. Wow! W końcu to była what the fuck? Co jest ze jasnego pana? Posłuchał niewłaściwych ludzi. What the fuck? Tak, ale beka. To cokolwiek o, leci... Lares. A czekajcie, dlaczego nie mam... Ej no. Co tu idzie jeszcze? Na tajemnica. Kord? O kurde, Gun. Nie doszło do mnie. Oskur... Martin? O kurde. Takie ładne. Już jak ktoś idzie? Czy nie? Tylko tyle osób. Mało. Chcę opowiedzieć o takich rzeczach. A gdzie Kawalorn? I tak dalej, i tak dalej. Nie mówię ci nic nowego. Jeszcze Martin, ta... Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Gun, a to jest ten myśliwy? Posłuchaj, chyba wszyscy już, co nie? Czy jeszcze ktoś? On myśli, że to takie łatwe. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Mój młody przyjacielu, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić twoje wstąpienie w szeregi wodnego kręgu. Ci tutaj będą cię teraz mieli na oku. Rzecz jasna, to nie wszyscy członkowie wodnego kręgu, więc miej się na baczności. Bez względu na to, czy odniesiesz sukces, czy coś zawalisz, i tak się o tym dowiemy. Niniejszym wręczam ci pancerz gildii. Dziękuję, Laresie. Ale nie daj się przyłapać w nim w mieście lub innych miejscach. Pamiętaj, dobra, że nie chcemy się ujawniać. Nikt niepowołany nie może się dowiedzieć, kto należy do wodnego kręgu.
Nikt nie mówi o wodnym kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. Nie łamie. Jeszcze jakieś pytania? O właśnie. A co z bronią? Najważniejsze. Bronią kręgu jest pika. Ale każdy członek może używać tego, z czym jest najlepiej zaznajomiony. Oto jedna z naszych pik. Jakoś nigdy nie potrafiłem się do niej przyzwyczaić. Nie chcę tego słuchać. Pojedź ta kurde. Sam by na to nie wpadł. Jak możesz mi... Poprzez wspomożenie pracy nad twoją zręcznością. Jeśli chcesz lepiej walczyć bronią białą, pomów z Kordem. To mistrz. W posługan z kolei chętnie nauczy cię paru rzeczy o wyprawianiu skór zwierząt. Od Martina możesz nauczyć się wiele o paladynach. Kawalorn z kolei umie się podkradać. Możecie również nauczyć walki bronią jednoręczną. Zwróć się do Orlana i wszystkie twoje potrzeby magiczne powinien... Dobra. Muszę się zmywać. Nie będę cię zatrzymywać. Udaj się jak najszybciej do Watrasa. On zleci ci pierwsze zadanie. Bracia Kręgu, wracajmy do naszych zajęć. Ciągle nie udało nam się powstrzymać bandyckich porwań. Trzeba rozwiązać ten problem jak najszybciej. Adanosie, dbaj o równowagę tego świata. Nikt się niczego nie dowie. Okej, koniec. Żadna wielka sprawa. Dobra, co my tam dostaliśmy w tym... w informacji? Co? What the fuck? O co tu kaman? Nauka? Aha. Kupiec Erol. Runy. To mnie tak za bardzo nie... nie ma. No dobra. Dobra, tylko chwila. Żebym... muszę to zdjąć to zbroję. Po co mi to zbroję? W końcu to była jego decyzja. Wezmę sobie szatę. A co tam? A co mi tam? Czy coś się w końcu zmieni? Czekajcie sobie, bo sprawdzam jeszcze, ile mi zostało jeszcze punktów. Żadna wielka sprawa. Czekajcie, kto mnie nauczy siły? Nie mówię ci przecież nic nowego. Ordy? Witaj! Powinieneś teraz... Nie wiem. No, powinieneś... Do zobaczenia. Piękna sprawa. Serio? A więc to... tajemnica. Dobra, idziemy do tego kręgu, jak coś już tam. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie można na tym polegać. No dobra, lecimy do tego, kurczę... do tego portu, znaczy do miasta znowu lecimy, serio. Ojoju. No dobra. A co mi tam pochodzimy sobie dzisiaj w tym odcinku? Ale też wykonałem praktycznie zadanie już pierwsze. Czekajcie, do Korinis, do Korinis. Dobra, tędy idziemy, okej. Okay. Dobra, chwilę się nie będę odzywał sobie, chcę pójść jak najszybciej tam już, dlatego do miasta. Przez chwilę będę, no, w ciszy. Bo i tak nie mam tak na razie niczym, nie mam nic. Nie mam jakiegoś takiego, powiem... kurde. Jakiegoś tam tematu do rozmowy, wiecie? Na odcinka. Właśnie tak myślałem kiedyś. Zrobię może taki sobie oddzielny materiał też. Właśnie... nagram taki odcinek właśnie krótki. Znaczy informacje na temat właśnie pytań, które będziecie zadawać właśnie w... właśnie w komentarzach, wiecie? Ponieważ... będzie może tak lepiej będzie, jak to się nazywa, Boże. Może będzie ciekawiej, ciekawie będzie na pewno na odcinkach, będziecie zadawać pytania jakieś różne. Tylko żeby takie się nie powtarzały, wiecie, a ja sobie będę ich zapisywał na kartce, albo... no na pewno na kartkę sobie przepiszę te pytania, albo... Zobaczymy jeszcze kto, jak to będzie wyglądało. A zobaczymy jeszcze z ciekawe, jak to będzie wyglądało, ale zrobię taki też... właśnie taki materiał krótki na temat tego. Nie będzie takie Q&A, co nie, że będzie się zadawać pytania i ja będę odpowiadał. Nie. Będą takie pytania właśnie. A Inos swej mądrości tak uczynił. Q&A to będzie troszkę dziwne, wiecie. No, na odcinkach będę to właśnie mówił. Ja tak chciałem już dawno, lecz no takiego
Nie chciał mi się. Przysyłają mnie człowiek. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Masz tropić magnata imieniem Kruk i ustalić, czemu porywa mieszkańców Korinis. My spróbujemy rozwiązać problem okolicznych bandytów. Daj tę notkę Saturasowi. Od tej pory to on jest twoim zwierzchnikiem. Lares doprowadzi cię do niego, o ile sam nie dostarczył jeszcze... Niech cię Adanos... Dobra, okej, fajnie. Dobra, idziemy tak. Niewolnicy Kruk. Oj, króla, Boże. Niewolnicy Kruk. Też, kurde, fajnie powiedziałem. Watra wysłał mnie z listem Dobra, okej, dobra. Okej. Trzeba znaleźć gościa, kurde. Trzeba zabić, kurde, tego Kruka walonego. Nie lubiłem go, powiem wam szczerze, w jedynce. Oj, nie lubiłem. Dobrze, że zginie w tej części. Znaczy, bo w podstawce, znaczy, bez dodatku tego Noskruka, jego nie ma w ogóle. Tylko są zadania właśnie te. Nie wiem, czy są właśnie, nigdy tak powiem, z ciekawości nie grałem tak bez tego dodatku. Nie wiem, czy są te zadania te same, czy jakieś, czy jakieś inne właśnie. Bo wiem, że w trójce... Trójce tak myślałem sobie zacząć od nowa, ale nie. Zrobię tak. Jak będę nagrywał trójkę właśnie, to sobie zaczniemy od tego miejsca, co ostatnio skończyliśmy właśnie to... to serię. To było praktycznie chyba przy zadaniu... Coś tam z orkami, ale to jeszcze zobaczymy, co będzie nam... Co będzie wyglądało, zobaczymy jeszcze. Jeszcze dużo czasu, bo pierwsze zostało do skończenia dwójki i zaczęcia trójki właśnie. Dobra. Pogadamy z tym Resem. Brakowało mi zmartwień. Dobra, gdzie teraz? O właśnie. Podnieśmy ornament Watrasa. A więc ruszajmy. Chodź za mną. Mam swoje zdanie. Nie mówże o tym nie wiem. No dobra, okej, idziemy za Laresem. Tak, brakowało mi zmartwień. Wiecie co, że monotonne trochę. Albo nie. Słyszę o tym. Będziemy szli za nim, a co to? Nie, bo nie wiem co będzie. Co będzie po drodze jeszcze, czy będzie coś gadał, czy nie. Ja nie chcę tego właśnie... przygapić przy nagrywaniu, znaczy bo poza nagrywaniem właśnie mogę może być coś innego, a w nagrywaniu może być coś innego też. Złoty Rosjanin, co to jest? Pokaż to. Kurde! Co jest? Nie można wyświetlić z tej strony. Ale beka! Siostra znalazła, kurde, przepis do... Czekajcie, odświeżę stronę sobie. Coś w telefonie nie chcę coś neta znaleźć. Dlatego uprosił Inosa, a by ten zostawił część swej mocy telefon. Na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Dobra, czekajcie, bo ja to chyba pomyliłem się przy tym... Przy tym, co mówiłem przed chwilą, że coś tam z Laresem mogłoby być coś innego. Aha! Ponoć przy tym, przy tej podróży z tym, z Laresem, on potrafi się bugować. Coś takiego słyszałem kiedyś. Chyba, nie wiem, nie pamiętam już za bardzo. A tu jest taka informacja właśnie, taka dla tych ludzi, co jeszcze nie grali. No, jeszcze taki, jedna z tych bestii! Jezu, kur... Jak on mnie straszy! Jak on mnie przestraszył, co za... Dobra, cicho. ale Ares jest nieśmiertelny, to wiadome. No gdzie ty idziesz, gościu? Ale tu wysoko, Boże. Gdzie ty idziesz, ziomuś, kurde. No. Co za... No gdzie ty idziesz? Ja pierdzielę. Jak ja nie lubię w Gothiku dwójce, oni i tak, sobie oni idą tak. Wychodzą, tak? Idą i... No tak robią, no... Bez sensu to jest, w trójce inaczej to jest, no... Wiecie... Jesteśmy już za miastem, tutaj nikt nas nie podsłucha. Mam ci coś do powiedzenia. Co? Ten ornament należy zanieść Saturasowi. Tak! Satur. Oj, główny mag wraz z Lee, jako dawni mieszkańcy, dobra, nawet wiem, Lee, to jest. Będzie ich chronić. Większość mych wysiłków w mieście koncentrowała się... A to jest pancerz, który każdy z nas od nich otrzymał. A skąd się w tym wszystkim wziął Kavalorn? Masz rację. Nasza społeczność się rozrosła. Ale chodźmy już.
Dobra. Chodźmy. Podążaj za mną. Aha, to ja muszę założyć tę zbroję? What the fuck, serio? Dobra. Ale ładnie ta wygląda ta zbroja. Jest o wiele lepsza niż ta maga. Jaka to była? Czekajcie, zaraz sprawdzę. Szata maga ognia. No. No, trochę jest lepsza praktycznie, no. No idź, kurde. Jeju. A właśnie, praktycznie, gdzie on będzie nam sprowadził ten, jak on? Larys. Dobra, tam pójdziemy, co mi tam... Nic nie stracę na tym nagrywaniu przecież. Troszkę będzie dłuższy odcinek, ale co mi tam. I tak przecież, jak mówiłem, będą długie. Po godzinie na pewno będą. No idę, idę, Jezu, nie odwracaj się, jeju. Coś tam słyszałem przed chwilą. Czy mi się wydaje? Jakieś kurde. Jak leci? Jezu, kur... Chodźmy. Podążaj za... Będzie nas zatrzymywał. Idź, kurde, ziomuś. Jeju, będzie zatrzymywał, będzie gadał z nami. Boże. A ty jest upierdliwy on, Boże. Tak samo jak jest z żodem, kurde. Tak samo praktycznie. Gdzie ty mnie prowadzisz, ziomuś? Ja pierdzielę. No skróty. Ha. Widzieliście wcześniejszą tą sytuację? Szedł normalnie prosto do kolejnego. Jeszcze jeden barszy bystwór załatwiony. Dobra, zamknij się już. Nic dobra, tu nie ma. Dzięki za wzięcie mięska, fajnie. Gdzie ty idziesz, kurde, ziomuś? Aha, dobra, te... Co? What the fuck? Co on tu robi jeszcze? Jezu, czego on nie pójdzie do tego klasztoru, tylko on będzie tu stał cały czas? Jezu, zbugało się pewnie. Jak można stać ponad 20 odcinków? A Jezus, pewnie nie chcę mu się wracać do klasztoru, co nie, pewnie ten wygonił go, jak on, Parlan, czy jak on, czy jakoś jak, czy Pyrokar właśnie go wygonił. Pyrokar go wygonił, a tu będzie chyba kolejny stał, co nie, tak mi się wydaje, ten, nie wiem, co ja tam się jakąś nazywa, wilki, wow, fajnie. Dobra, kurde, mnie atakują, kurde. Pięknie, dobrze. O, pięknie. Gdzie i jeszcze jeden parszywy stwór załat... Nie atakuj mnie, kurde. Nie chciałem atakować tego za bardzo. Laresa, bo Lares by się na mnie wkurzył sobie. Wow. Dobre. Nie, gdzie Vlaresa? Gdzie Vlaresa? Kurde. No kuźde. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. O, rybkę znalazłem, wow. Cicho bądź! Nagrywam teraz, Boże! Już się odzywa w piruny. Oh. Nie wkurzaj mnie. Przestań się, chodźmy. Podążaj za mną. Właśnie, kurde, przestań już mnie zatrzymywać. Będziesz gadał jakieś głupstwa. Przestań mnie wkurzać. No co to było? Jak ja go nawet nie dotknąłem. Co za palant. Bo inaczej nie powiem na niego. Jezusie. O! Dobra, dasz radę, Lara, kurde. O, tu mamy jeszcze jakoś... Kamienną tablicę i niebieski bez. Dobra, okej. Dobra, okej. O Boże, ścierwo jadę! What the fuck? Spukowało go! Ha, 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 beka! Otakuj go! No niestety, na tamte lata to tak, no niestety. Nie ma czego wygląda, niczego tu nie znajdę. Ej, what the fuck? O właśnie. Niczego tu nie znajdę. Jeszcze kolejne ścierwojady. Oh my god. Really? Oh my god. Oh my god.
Ej, cicho bądź! Niczego tu nie znajdę. Ale już pierdolę, mamy ten, czy nie powiem. Jezu. Przepraszam. Kurde, jak Barbara w kartonie, no. Dobra, cicho już. Magowie wody są strasznie podekscytowani od tego, że ziemia zatrzęsła się jak w okresie, kiedy istniała. Obudziły się kamienne maszkary, które z... Magowie wody są, ale wkrótce... Maszkary. Chodźmy. Podążaj. Dobra, cicho, ja nagrywam teraz. No przestanę nagrywać, kurde. I sobie zrobię przerwę, jak coś. Dobra, szybciej w Laresie, idź szybciej, kurde. Zobaczcie, która godzina? Co, to już jest 18? No ła, brawo, odkryłyśmy rekord. Ała, ła, oj, ola. Oj, a no weź ten... Co? O kurde, ale beka. Mogę pograć? Wow. Ale fajną rzecz znalazłem. Mogę sobie zagrać, kurczę, w tego, Mirror's Edge. Dobra, daj mi. Gierka, nie wiem co to za gra w ogóle jest. Nie grałem. Wiem, że to jest na PC-ta też. I na ten. Na Androida chyba. Masz ten telefon, kurde, bo jeszcze. Jeszcze mnie pobijesz i co będzie. No a co ty myślałem, że co? Co się nie robię? Nie. Dobra, cicho, bo Larek się wkurza na mnie. Co ty chcesz? Co ty chcesz? O Jezu. Co to? Hej ty, na ty! Czego chcesz? Jeśli nie chcesz, bym po... Zej... No, czas! Wszystko w porządku? Nie! Tak, chodźmy. Podążaj z... No Lares, kurde! Ależ mnie teraz... Ależ się raz mnie wkurzył. Ja pierdzielę, ale żeś mi teraz wkurzył, ziomuś! No, jeszcze cię to jasnie, ciasnie, nie pomożesz mi zabić rozbójnika? Ja pier... Ale ty jesteś, kurde, Lares, nie będę już kończył. A ten Lares jest tak pierdzel, nie, ty nawet nie pomoże zabić rozbójnika. A na widok, kurde, ścierwojada, ten, kurde, zabić tego. A rozbójnika to ma go w dupie. Bo za pierwsze nie powiem wam tak. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Gdzie tyle? A, tędy idziesz? Kurde, co to za dźwięk był? Czego żeś odłączyła mi? Uważaj. Uważaj. Wow. Chodźmy. Zwolnij tu. Właśnie, zwolnij. Lares, zwolnij. O, zapiszę grę pewnie, najlepiej będzie. Znaczy będzie... No, trzeba zapisać grę. O Boże, zębacze! Oh my god! Dasz radę czy nie dasz rady, ziomuś? Nie, nie w Laresa, nie atakuj go! Kolejny poziom, który już? 9, wow. Mam się zamknąć już? Nic nie ma, niczego tu nie znajdę. Oj, jedź. Kurde, idź mi stąd, będzie najlepiej siostra. Zajmij się tym, kurde, tam, nie wiem, czytaniem. A nie, kurde. Nie będzie coś gadała w pieruny. Nie wiadomo co. Jesteśmy na miejscu, weź ten ornament. Gdzieś w tej... Jeśli napotkasz tu jakieś stwory, które będą dla ciebie zbyt silne, on już sobie z nimi jakoś... I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o badaniu okolic. Do zobaczenia. No dobra, okej, fajnie. Tylko która droga teraz? Ha, ha. No dobra, idziemy jak coś już tędy. Albo sobie... Pójdziemy w kolejnym odcinku. Cześć! Nie! Boję się! Na razie, cześć!